Kazimierz III Wielki założył około 100 miast. My jesteśmy największym, swoją szansę wykorzystaliśmy. Myślę, że każdy, kto porusza się po naszym mieście, a szczególnie ci, którzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy albo długo nie byli, widzą te korzystne zmiany, które się dokonują. Ogrom inwestycji, także tych prywatnych, bardzo się cieszę, świetnie rozwija się gospodarka. Mimo pandemii bezrobocie aż tak bardzo nie wzrosło. No jest to przede wszystkim zasługa i mieszkańców, ale w drugiej kolejności Unię Europejską i tą szansę, jaką polskim miastom, i nie tylko dużym, ale i mniejszym, i średnim, i wsią, dało uczestnictwo w Unii Europejskiej. Jakie wyzwania przed miastem? Wyzwania to oczywiście zawsze są potrzeby. Te potrzeby zgłaszają mieszkańcy. Prezydent, władze miasta, Rada Miasta są od tego, aby te potrzeby zaspokajać, przy czym jest to uzależnione od tego tak naprawdę, ile mamy pieniędzy. Te pieniądze albo płyną z Unii Europejskiej, albo mogą płynąć z rządu, ale z tym ostatnio kiepsko.